Janek, jesteśmy po pierwszym sparingu, wygrywamy 3-1. Fajnie jest dobrze zacząć. Co ty jako kapitan możesz powiedzieć na temat tutaj naszego zespołu w tym pierwszym sparingu? Oczywiście ten początek nie był łatwy, trochę tam popełniliśmy kilka błędów, ale ja myślę, że pokazaliśmy, że to był tylko początek i nie cały mecz i po prostu, że ta drużyna będzie grała dobrą siatkówkę i po prostu, że będziemy walczyli i jak wszyscy pokazali, co przychodzi na boisko, każdy coś dodał i po prostu, żebyśmy się bawili jak czasami dzisiaj, nawet jak nie chodziło, to po prostu grają swoją siatkówkę i oczywiście, jak wszystkie drużyny, to jesteśmy na początku drogi, jeszcze miesiąc zostało do pierwszych spotkań, także mam nadzieję, że będzie wszystko tak powoli rosnąć. A jakbyś miał jeden taki element wyróżnić dzisiaj, który był bardzo dobry, to co by to było? Ja myślę, że obrona. Obrona i później następny jakby atak po obronie, bo okej, może w pierwszym secie nie było tyle okazji, ale i skuteczność ataku też nie była wysoka, ale później tam rozróżnialiśmy się obroną i że trzymaliśmy taką dobrą zagrywkę na małą ilość błędów. Przynajmniej w drugim secie było tak, że każdy, kto przychodził, to zrobił na przykład 2-3 zagrywki i to kiedy przeciwnik zdobył punkty czy side-out.